Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa po dłuższej przerwie w programie Przekrój tygodnia. Moimi gośćmi są dzisiaj pani Violetta Kulba, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam Państwa. Pan prezydent Andrzej Nowakowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa bardzo serdecznie. Tomasz Kominek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry panie redaktor, szczęść Boże, księży, witam wszystkich. Oraz ksiądz Włodzimierz Piętka, redaktor naczelny Płockiego Oddziału Gościa Niedzielnego. Witam serdecznie, szczęść Boże. Obecność naszego ostatniego gościa nie jest przypadkowa. Rozmawiać bowiem będziemy dzisiaj o sytuacji, do której doszło w kościele świętego Dominika w Płocku oraz o eskalacji tego konfliktu. Może tak króciutko przypomnę dla naszych słuchaczy i czytelników. W płockim kościele w Wielką Sobotę doszło do dość ostrej dyskusji pomiędzy przedstawicielem LGBT a proboszczem. Poszło o grób pański, w którym przy krzyżu z wiszącymi biało-czerwonymi wstęgami ułożone były tekturowe pudełka z nazwami grzechów. Pojawiły się na nich m.in. słowa kłamstwo, hejt, nauk, egoizm, chciwość czy agresja, a przy nich określenia LGBT, gender i zboczenia. Całości dopełnią napis „Zachowaj nas od ognia niewiary”. I przeciwko temu właśnie postanowiła zaprotestować dwójka płotczan, którzy pomiędzy święconki włożyli tęczowe papierowe chorągiewki. I według ich relacji ksiądz podarł te flagi, zabrał mężczyźnie telefon, który wyniósł do zakrystii. Na miejsce wezwano policję. Podobna sytuacja powtórzyła się w Wielkanoc. Natomiast w nocy z 26 na 27 kwietnia w Płocku, w pobliżu tego kościoła, naklejono kopię chyba najsłynniejszego obrazu z wizerunkiem Maryi Dzieciątka, czyli Matki Boskiej Częstochowskiej, na których zamiast złotej aureola była w kolorze tęczy, ale najbardziej katolików chyba oburzył fakt naklejenia tych materiałów m.in. na przenośnych toaletach czy śmietnikach. Do tej akcji przyznała się grupa pod nazwą Warszawskie Aktywistki Wolnościowe. Jedna z tych kobiet została zatrzymana i przesłuchana przez policję. Do tego jeszcze doszły różnego rodzaju pikiety, manifestacje, wystąpienia polityków różnych opcji, a teraz, jak się okazuje, powtórzenia tych akcji w innych miastach Polski. Co Państwo sądzicie o tej sytuacji? Od pani Wioli może zacznę. Czy powiedziała pani redaktor o aktywistce, która walczy o wolność? Ja chciałabym tylko powiedzieć, że każda wolność, wyznania, słowa, mamy pewne granice. Jeśli to słowo, które akurat w tym przypadku, w przypadku i czynów tej grupy osób, która się tego dopuściła, wkracza w wolność wyznawania wiary, o pewne wartości, najświętsze obrazy, które dla katolików są bardzo istotne, bardzo ważne, jak sami wspomnieliśmy, obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej Częstochowskiej jest dla nas chyba jako katolików jedną z najważniejszych wartości. Nie możemy pozostać obojętni wokół takich działań i nie możemy w żadnej mierze pozostać, przejść obok tego, nie komentując czy nie mówiąc, nie stając w obronie tych pewnych wartości. Bo nie wiem, czy ta pani, czy grupa tych osób zdaje sobie sprawę, czego do końca dokonała, tak? Bo jeśli rozmawiamy o tym, że nic się nie stało, że to jest jakaś interpretacja artysty, tak? Że to jest tęcza, znaczy ja sobie pozwoliłam wydrukować obraz tęczy i nie mówmy, że to jest tęcza, którą widzimy między innymi na niebie, bo to nie jest ta tęcza. To jest tęcza LGBT, która wyraźnie kojarzy się z określoną grupą ludzi i została przyjęta przez m.in. pana Gilberta Bakera, artystę i transwestytę, w 1978 roku, która oczywiście wtedy miała 8 barw, ale z racji tego, że po prostu materiał w tamtym czasie wyglądał tak, a nie inaczej, uszczuplono to nie do 7, tylko do 6 barw. I to jest jasny sygnał, tak samo jak wiemy, co znaczy swastyka, tak samo znamy wartość kotwicy powstańców czy osób walczących o wolność, tak samo kojarzą się te wzory.
ta flaga, którą kojarzona jest z LGBT, została użyta na Najświętszym Obrazie dla katolików. I nie można niszczyć pewnych wartości pod hasłem wolności, pod hasłem tego, że chcemy wyznawać własne poglądy, własną wiarę, własne, nie wiem, jakieś dziwne podejście do tych tematów. Nie możemy w ten sposób przejść obok tego obojętnie i wydaje mi się, że powinniśmy wokół tego zdecydowanie powiedzieć nie i wyrazić swoje zdecydowane sprzeciwy wokół takich akcji, które będą, bo jeśli tego nie zrobimy, to będzie cały czas narastało, będzie cały czas gdzieś w przestrzeni publicznej, zresztą to, co słyszę teraz w przestrzeni publicznej, nie chcę rzeczywiście odnosić się do żadnych poglądów politycznych, bo to nie o to chodzi, ani nie chcę, żeby ktokolwiek, bo zaczęto to wkraczać w jakieś nurty polityczne, jakby upolityczniono całą tą akcję. To nie chodzi o upolitycznianie, o walkę jednego bądź drugiego obozu politycznego. Chodzi o to, co zostało naruszone, co zostało w moim przekonaniu okaleczone i nie powinniśmy pozwolić sobie na to, żeby tak przechodzić obojętnie i starać się to interpretować tak, jak zostało nam to narzucone odgórnie, że nic się nie stało, że to jest zwykła tęcza i nie powinniśmy robić szumu wokół tej akcji. No nie, nie tędy drog. Mhm. Takie jest moje stanowisko. Panie prezydencie, chce pan zabrać głos. Że ja bym może najpierw jeszcze oddał głos księdzu, bo będzie chyba łatwiej w tym momencie, jeśli będziemy mieli jeszcze głos rzeczywiście księdza katolickiego, który także ma możliwość powiedzenia, jak to wygląda z perspektywy właśnie Kościoła. Ja bym wolał wysłuchać najpierw, jeśli mogę, ja tego głosu. Ja zaplanowałam, że ksiądz właśnie podsumuje akurat tę pytanie, ale jeżeli nie ma ksiądz nic przeciwko temu, to bardzo proszę. Dobrze. Ja myślę, że musimy rozgraniczyć dwie sprawy, bo to jest historia, która się zaczęła, jak pani powiedziała i pani redaktor wcześniej, właśnie Wielką Sobotę. Pierwsza sprawa to były właśnie te wydarzenia przykre, które miały miejsce w kościele przy Grobie Pańskim, a potem były już reakcje, które miały miejsce później. I to wydarzenie niestety od samego początku nabrało wielkiego rozgłosu medialnego. To jest tak się dzieje w instytucjach, to jest jakieś prawo komunikacji, że jeśli nawet najmniejsze jakieś potknięcie ma od razu rezonans medialny, to niestety następuje też i nie tylko przekaz informacji, ale też jakaś wielka taka manipulacja i można z niewielkiej rzeczy zrobić wielki skandal. I jeśli to jest jakieś wydarzenie negatywne, to pole rażenia jest ogromne. Przekaz negatywny staje się, to jest zwielokrotniony. I świadkami czegoś takiego jesteśmy teraz. To, co się stało w Płocku, a potem miało miejsce w innych miastach i jeszcze nawet w ostatnich dniach też się powtarzało w różnych zakątkach Polski. Pytanie do tego, do czego to wszystko prowadzi. Podstawowa sprawa oczywiście to jest ta, że w przestrzeni sakralnej doszło do bardzo przykrych incydentów już w czasie świętych dni, w Wielkim Tygodniu. Naruszono sakrum miejsca świętego, jakim jest Kościół. Oczywiście ktoś mógłby teraz powiedzieć, że jemu się ten grób nie podobał, że jego te słowa czy treści, które tam były umieszczone, uraziły. No to też ktoś może powiedzieć, że mu się Ewangelia nie podoba, czy 10 przykazań tam, gdzie jest powiedziane nie kradnij, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa. Tylko że Kościół ma tę misję od Chrystusa, o czym mówi święty Paweł, głoś prawdę, nastawaj w porę i nie w porę. To jest taka misja, której się Kościół nie może wyrzec, bo by zaprzeczył samej Ewangelii, bo by nie był Kościołem. To jest jedna podstawowa sprawa. Głoś prawdę, nastawaj w porę, nie w porę. I to kosztuje. Zwłaszcza w czasach, które jakby chcą zatrzeć granice między dobrem i złem, które teraz z tolerancji jakby tworzą taką super wartość, która ma wszystkie inne wartości znieść, to głoszenie takiej Ewangelii, która jest jednoznaczna, będzie kosztowało i będzie się nie podobało. I no to jest też cena, którą sobie przypomnieliśmy właśnie przy okazji tego grobu z kościoła świętego Dominika na Górkach. No i te reakcje, które są, że tak powiem, ja już bym je bardziej przypisywał już nie tylko konkretnym osobom, bo ja bym to bardziej przyniósł na pewne takie odbicie, które miało miejsce właśnie zwłaszcza w mediach i które się też przenosi na pewien bardzo jakiś taki poważny konflikt ideologiczny.
No i jest moje pytanie, taki mój niepokój, jako bardziej, jako księdza, jako też dziennikarza, do czego to nas wszystko zaprowadzi? Do czego nas wszystko zaprowadzi? Kościół ma swoje zadanie i ma swoją też misję głoszenia prawdy, ale jednocześnie też i dialogu. Kościół w ten sposób też chce zaprosić do takiej jakiejś rozmowy, ale no niestety z jakąś niewidoczną ręką, która rozkleja, która prowokuje, która pewne wyzwania rzuca i się chowa, no dialogu nie może być, no do boskim rozmawiać wtedy. Mamy pewien problem, że tak powiem, w wartościach i w komunikacji, to ja tak to oceniam. Powtarzając to, co pani na początku powiedziała, że tu jest najpierw no, pewien fakt, że sprofanowano miejsce święte i czasy święte, to ktoś teraz powiedział, że kto nie szanuje sakrum, to jest barbarzyńcą, a kto szanuje sakrum po tym, choćby był człowiekiem niewierzącym czy inaczej myślącym, bo gdzie indziej może to wyrazić, te swoje niezadowolenie w innej formie, ale jeśli ktoś to czyni właśnie depcząc miejsca święte, znaki święte, no to w tym momencie pokazuje, no, że no, ten poziom no, niestety jest bardzo niski. I nie wiadomo, jak wtedy rozmawiać, jak z takim człowiekiem, że tak powiem, się spotkać. To tyle może na początek. Panie prezydencie. Zacznę od tego, że rzeczywiście nie sposób zgodzić się z tym, co powiedział ksiądz, także w kontekście faktu, że Kościół jest otwarty, gotowy do dialogu. To jest rzeczywiście także mój Kościół, który chce rozmawiać i który jest gotowy do dialogu nawet w trudnych sytuacjach. Tylko, że pani redaktor bardzo ładnie pokazała pewną spiralę, która się wokół pewnych wydarzeń rozkręciła. Spiralę wręcz mogę powiedzieć niechęci, nienawiści, wrogości, złości. Dużo rzeczy złych się wydarzyło. Natomiast chciałbym powiedzieć bardzo mocno, gdzieś był ten początek. Na ile możemy powiedzieć, że tym początkiem była to, co powiedział ksiądz, pewna profanacja, także pewnej tradycji święcenia pokarmów, bo tak naprawdę tam te flagi pojawiły się i to wzbudziło u księdza proboszcza taki gniew, można powiedzieć, i niezgodę, ale też na ile było to spowodowane pojawieniem się w dekoracji grobu pańskiego nie tylko grzechów pewnych, ale stwierdzenia na przykład LGBT. Bo o ile zgodzę się z księdzem, Kościół nie może godzić się na grzech. Kościół nie może godzić się na przekroczenie przykazań Bożych. O tyle LGBT to jest określenie osób, nie czynów, ale konkretnych osób, które akurat z tym LGBT się utożsamiają, czyli chociażby osób homoseksualnych. I w tym momencie, a Kościół nie potępia osób. Natomiast pojawienie się w tej inscenizacji grobu pańskiego określenia LGBT, to dla mnie też było pewnego rodzaju, no, można być prowokacją wobec tych osób, które tak to odebrały i później z ich strony była kolejna reakcja, ze strony księdza proboszcza kolejna, to potem rozlało się już nie tylko w Płocku, ale także dzięki mediom osobom oczywiście na całą Polskę, a w tej chwili nawet na Europę. Ja nie widział osób, może panie prezydencie, może bardziej środowiska, które pewne Ale utożsamiane jest. Ja jak gdyby godzę się na to, że rzeczywiście mianem LGBT nie określamy czynów. Określamy konkretne osoby czy środowiska. Tak? I potępienie osób no, na pewno nie jest w tym momencie ani misją, ani rolą Kościoła w żaden sposób. Więc tutaj to jest jak gdyby moja refleksja, bo jeśli chodzi o... To jest pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć. Druga rzecz, oczywiście ta sytuacja na pewno raniła bez wątpienia uczucia, zraniła wielu osób. I tutaj może być różna wrażliwość. Jedni mogą być bardziej wrażliwi i w tym momencie bardziej być dotknięci, inni mniej. Natomiast rzeczywiście polska tradycja, polska także przywiązanie do tradycji i do wiary, w tym momencie można tutaj bardzo mocno mówić o dotknięciu wielu osób, jeśli chodzi o uczucia religijne, bo o tym też rozmawiamy. Ale teraz kwestia druga, adekwatności środków, które zostały w związku z tym przedsięwzięte. Osoba, która w tej chwili, co
też jest bulwersujące. Rozkleiła to te podobizny Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej z tą aurolą tęczową w tych miejscach, których nie powinna. To jest w ogóle skandaliczne i to nie powinno mieć miejsca. To zgodzimy się wszyscy bez wątpienia. Natomiast wobec niej została ona, po pierwsze, 6-7 rano wejście do domu policji, przewieziona następnie i przesłuchiwana kilka godzin na policji. Można było po prostu poinformować o przesłuchaniu i w tym momencie nie tego rodzaju środki represji wobec tej osoby przeprowadzić. To także budzi akurat ta sytuacja mój sprzeciw. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Nie było tu żadnej, to nie jest przestępca, który, nie wiem, mafia jakaś idzie, o 6 rano trzeba pukać do domu i jeszcze zakuwać w kajdanki i przewozić na komisariat. Więc na to akurat pewnej zgody mojej nie ma. Natomiast powiem też, chciałbym odnieść się do tego, co powiedziała na początek pani radna przewodnicząca Kulpa. Kwestia i do tego fajnie, gdybyśmy rzeczywiście wyszli. Tak czy inaczej, czy będzie to tęcza, która ma 6, 7, 8 barw, tęcza od czasów biblijnych, czasów Księgi Rodzaju, to znak przymierza. To jest coś, co warto by łączyło ludzi, bo to miał być znak przymierza Boga właśnie z ludźmi, symbol faktu, że już nie będzie więcej potopu, bo to było po potopie, Bóg Noemu dał taki znak. I ten znak przymierza właściwie funkcjonuje przez całe chrześcijaństwo i jest także znakiem naszym. To, że później jakieś środowisko wzięło go sobie także za symbol i dzisiaj się nim posługuje, to prawda. Natomiast dla nas, także dla chrześcijan, dla katolików jest to znak przymierza. Jest to coś, co powinno po prostu łączyć nas wszystkich. Kościół, co jest wartością Kościoła, a dzisiaj jeszcze tym bardziej papież Franciszek, jest otwarty także i na te środowiska. To nie jest tak, że dzisiaj są oni wykluczeni. Kościół potępia grzech, natomiast w kontekście ludzi nigdy nie potępia. I tu jest jak gdyby pytanie, czy jest możliwość spotkania, bo do tego spotkania doszło. Oczywiście te dwie strony były w tym kościele wtedy po dwóch stronach barykady. Pewnie z obu stron trudno było o otwartość, dyskusję i rozmowę, raczej wzajemna niechęć. Natomiast dla mnie rzeczywiście ten symbol tęczy, przymierza, łączenia jest pewną wartością i w tym momencie taka otwartość także w ostatnich czasach papieża na różnego rodzaju środowiska jest rzeczą wartą i godną podkreślenia. Panie, przepraszam, tak się może wtrącę, tylko powiem tyle, że ja w tym wrócę do wymowy grobu pańskiego. Ja tam nie widziałem, żeby była słowa potępienia, tylko raczej słowa modlitwy. Boże, broń nas od niewiary. A więc jest pewien kontekst grobu, możemy się tutaj zastanawiać, czy pewne te grzechy tam powinny się znaleźć, czy nie, czy powiedzmy te pewne napisy, ale jakby kontekstem grobu kontekst jest nie potępienie, ale słowa broń nas od niewiary. Ale zestawione są grzechy razem z tym, prawda? Rozwija, natomiast musimy po prostu na chwilkę zakończyć i przerwa i spotykamy się już za chwileczkę. Przekrój tygodnia. Kończymy naszą dyskusję, kontynuujemy właściwie naszą dyskusję, która była bardzo gorąca, również w trakcie króciutkiej przerwy. Oddaję głos ponownie księdzu. Ja tylko chciałem odnieść się do słów pana prezydenta, kiedy mówił właśnie o tym, że jakby wymową tego grobu było potępianie grzechów. Nie tyle potępianie, co moim zdaniem kwintesencją jest zawsze to hasło, które jest nad grobem, czy ono jest takim zwieńczeniem, ono daje sens. Boże, broń nas od niewiary. A jeśli mówimy o samym tym LGBT, nie wiem, jaki zamysł był księdza proboszcza Łebkowskiego, ale myślę, że jeśli mówimy też mówimy o tym konkretnym napisie LGBT, mamy do czynienia z pewnymi środowiskami. Są pewne środowiska grzechu, są grzechy społeczne, tak jak nie tylko grzechy indywidualne ludzi, ale też pewne grzechy społeczne, pewne tendencje, które się pojawiają. I to jest pewna aplikacja, że tak powiem, aktualizacja tego, co się dzieje obecnie w świecie,
i co się dzieje też pod krzyżem Chrystusa. To tylko tyle bym chciał dodać, taki jest mój osobisty komentarz, ale jakby kwintesencją tego grobu jest to broń nas od niewiary, żebyśmy, że tak powiem, nie szli też za daleko. Ja może, ponieważ jeszcze pan Tomasz nie miał okazji, to tylko oddamy głos panu Tomaszowi i pani Wiola później. Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że ten Wielki Tydzień zawsze dla nas wszystkich, myślę, nie tylko obecnych przy tym stole, ale generalnie katolików, jest najważniejszym tygodniem w roku. Zatrzymujemy się od tego życia codziennego, staramy się przejść godnie, tak jak zostaliśmy nauczeni zarówno przez swoich rodziców, przez swoje tradycje, bo myślę, że wielopokoleniowo jesteśmy związani z Kościołem i w mojej ocenie, jeżeli chodzi o sam Kościół, to nie tylko instytucjonalnie, ale też osobowo, bo mam tu na myśli poszczególnych, czy to księży proboszczów, czy księży związanych z danymi parafiami, są to osoby, które jak nikt inny powinny szukać takiej podstawy i porozumienia u wszystkich. Kościół w mojej ocenie jest jakby podstawą do tego, żeby zapraszać do niego wszystkich. Tych, którzy dziś modlą się gorliwie, tych, którzy niedawno byli wielkimi grzesznikami, tych, którzy dziś błądzą oraz tych, którzy mają zupełnie inne zdanie niż my. Generalnie jest takim spoiwem dla wszystkich, bo proszę zwrócić uwagę, że jeszcze nie tak dawno, bo kilkanaście lat temu, kiedy mieliśmy swojego największego rodaka, papieża Jana Pawła II wśród nas, jego słowo było dla nas bardzo ważne, dla wszystkich katolików. Odkąd brakuje jego, nie tylko w Kościele, ale w całym naszym życiu, uważam, że bardzo łatwo, nie tylko do Kościoła, ale mówimy tu o Kościele, wkradają się emocje, które są zupełnie niepotrzebne, bo wszędzie dziś w naszym życiu społecznym, samorządowym, poniekąd też politycznym, bardzo łatwo wkradają się negatywne emocje albo te emocje, które czasami w ogóle nie powinny jakby uczestniczyć w naszym życiu i one powodują do pewnych napięć, konfliktów, zaostrzenia pewnych sytuacji, powodują później eskalację, jakby problemu w ogóle, wylewa się ten problem całkowicie na nie tylko Polskę w tym przypadku, ale również i świat, zupełnie niepotrzebnie. To jest bardzo przykre i ja wiem jedno, ja się nauczyłem tego, że we wszystkim tym, co robię jako człowiek, zarówno i w rodzinie, i w samorządzie, i społecznie, muszę pozbyć się każdego dnia emocji, które mogą kogoś skrzywdzić, albo mogą doprowadzić do tego, że ktoś ma jakby w głowie pewne negatywne myśli w stosunku do całości. I myślę sobie, że źle się stało, że trochę myślę, że po jednej, jak i po drugiej stronie te emocje wzięły górę. Bo gdyby nie te kilka minut, proszę zwrócić uwagę, gdyby nie te kilka minut tych złych emocji, tego niepotrzebnego spięcia i stresu, dziś nie byłoby o czym rozmawiać. Gdyby wtedy ludzie zrzucili te emocje, podali sobie rękę i przeszli do wspólnej modlitwy, dziś Płock nie byłby sławny z tego negatywnie, oczywiście, z tego przypadku. I to też uważam, co my na dziś możemy poza dyskusją w tym temacie wziąć do siebie. Ano potraktować to jako lekcję. Jako taką lekcję, która w pewien sposób przy tego typu napięciach, przy tego typu spotkaniach nie powinna się w przyszłości wydarzyć, bo jeszcze raz podkreślam, jako człowiek wychowany w środowisku, który wie, co to znaczy rodzina, który wie, co to znaczy mama, który wie, co to znaczy tata, który wie, co to znaczy małżeństwo, który wie, co to są dzieci, który chodzi do kościoła, nie tylko dlatego, że rodzice do tego go zmuszali, tylko czuje taką potrzebę, ponieważ wiara daje mi pewną motywację do całego działania i do życia. Natomiast chciałbym, żeby ta lekcja w pewien sposób była dla nas wszystkich dość istotna. Żebyśmy teraz nie wytykali Kościołowi tego, co niedobre, ale żebyśmy też nie wytykali tym ludziom, którzy może grzeszą, może nie grzeszą, może będą grzeszyć, może nie będą grzeszyć, że oni są źli, niedobrzy, że mają takie problemy, bądź nie inne problemy, że są inni. W Kościele wszyscy jesteśmy równi, bo to nie my będziemy oceniać tych ludzi, tylko tam na górze nas wszystkich oceniają i ocenią nas. Dlatego pamiętajmy, że gdybyśmy my się znaleźli w takiej sytuacji, zrzućmy emocje, podajmy sobie rękę i zaprośmy do tej podstawy, która nas łączy, a nie dzieli, ponieważ bardzo łatwo kopie się rowy. To już politycy udowodnili. Bardzo łatwo kopie się rowy. I źle się dzieje, kiedy w takich sytuacjach, w Wielkim Tygodniu,
próbuje się wykopać rów. Naprawdę. Wiecie, w tym tygodniu mija 74. rocznica od zakończenia II wojny światowej. W Płocku żyje jeszcze dwóch kombatantów, którzy w owym czasie walczyli za kraj. I gdybyście porozmawiali chociażby z panem Jelcem, on dziś jasno powie, że no coś w tym kraju idzie nie tak. Coś w naszym myśleniu wspólnym idzie nie tak. I ja nie chcę obwiniać czy Kościół, czy nie chcę obwiniać towarzystwo, czy środowisko LGBT, czy nas wszystkich, tylko warto się zastanowić i podejść z pewną refleksją i zadumą do tego, co się stało i wyciągnąć odpowiednie wnioski z szacunkiem do wszystkich ludzi. Pani Bion. Bardzo przepraszam, ale moje chyba zdanie będzie najbardziej radykalne. Polska i Polacy są krajem katolickim. I wszyscy doskonale wiemy, każdy w Europie, każdy na świecie wie o tym fakcie. I teraz to, co Kościół, parafia, ksiądz proboszcz czyni, czyli jeśli umieścił swój kartonik, a z tego co wiem, to nie był konkretnie pomysł księdza proboszcza, tylko to była inicjatywa młodzieży w tej parafii. Jeśli jest tam kartonik LGBT i powiedzmy sobie szczerze, co znaczy skrót w ogóle LGBT, bo tak fajnie się mówi LGBT, to jest środowisko gejów i lesbijek. Jeśli w kościele katolickim, w wierze katolickiej mówimy o związku mężczyzny i kobiety, to znaczy, że to nie jest mężczyzna i kobieta, powiedzmy sobie wprost. Jeśli to jest związek inny niż kobieta i mężczyzna, to znaczy, że jest nie do końca zgodny z wiarą katolicką, z tym, co wyznajemy, skąd pochodzi rodzina, jaki jest związek kobiety i mężczyzny i dlaczego mamy pozwolić na to, żeby adoptowali również geje, lesbijki, dzieci. Ja osobiście wyrażam swoją opinię, że ja nigdy w życiu bym na to się nie zgodziła. Nie wiem, jaka ostatecznie będzie decyzja przyszłego czy następnego parlamentu, czy może Unia Europejska w to wkroczy i nagle narzuci wszystkim krajom Unii Europejskiej to, że środowisko tak zwane LGBT może również adoptować dzieci. Przepraszam, ja żyję, mam swoje korzenie w wierze katolickiej, przekazywane z pokolenia na pokolenie i to są pewne wartości, którym zawsze będę wierna. I w moim przekonaniu ksiądz nie powinien być w ten sposób dyskryminowany czy też wytykany za to, co zostało zrobione, bo uważam, że miał do tego prawo. Jeśli mówimy o wolności, to mówmy do końca o tej wolności, a nie wolność jest tylko w konkretnym obszarze, tylko wolność ma być rozumiana przez środowisko LGBT. Jeśli im ktoś coś zakazuje, to jest ta wolność im zakazywana i jest to afera na skalę międzynarodową niemalże. Natomiast jeśli ktoś uderza w nasze wartości, w wartości katolików, to wtedy jest to w jakiś sposób spłaszczane, tak jak słyszę, no dziwię się, że słów pana prezydenta, że to jest tęcza, że tak naprawdę Noe, 7 kolorów, a tutaj mamy 6, to jest żadna różnica, panie prezydencie, ale my mówimy o tęczy LGBT, która jest jasno z tym kojarzona. W księdze rodzaju nie ma mowy o 7 czy 6 kolorach, jest po prostu która tęcza. Ma 6 kolorów i jest łuk, dokładnie tak. I jest jasno kojarzona ze środowiskiem LGBT, tak jak mieliśmy w historii wiele tego typu symboli, które były kojarzone z jasno określonym środowiskiem. I to nie jest przypadek, że uderzono właśnie, w... Przepraszam. Mam nadzieję, że nie przeszkadza. Słucham, nie, ja cały czas że słucham, uderzono właśnie w to środowisko. Natomiast ja tak naprawdę przypomniała mi się sentencja słowa księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jeśli przyjdą niszczyć naród, zaczną od kościoła. Tak, te słowa kardynała Wyszyńskiego są bardzo mocne i one powiem szczerze, też za mną też chodzą w ostatnich dniach. Tylko na dwie rzeczy chcę zwrócić uwagę. Kiedy dyskutujemy o wartościach, to mówienie o wartościach to nie może takie kazanie, które będzie się wszystkim podobało. Proszę mi dobrze zrozumieć, że to nie może takie... To jest jak z dekalogiem, takie... tak? Ktoś tak, sobie wybiera tak. Tylko te przykazania, które tak. Mu są wygodne. No to mówienie o wartościach zawsze domaga się pewnej wyrazistości. To nie jest jakaś ta, jak nie wiem, homiletyka, którą chcę wyłożyć, tylko chcę na to zwrócić uwagę. Potrzeba pewnej wyrazistości. Oczywiście to też domaga się, jak to ciągle podkreślamy, i pan prezydent, i pan Kominek, potrzeba właśnie potępienia grzechu, a nie człowieka, bo zawsze musimy człowieka ratować. Ta przypowieść i prawda o synu marnotrawnym, którym jest każdy z nas, jak tu siedzimy, to jest zasadą podstawową. A więc, ale potrzeba takiej wyrazistości. Mówienie o wartościach to nie jest kazanie, które będzie jak cukierek, który będzie wszystkim smakował i będzie słodki i, że tak powiem, nic nie zmieni. To musi być też pewne, tak jak Ewangelia jest pewnym wyzwaniem. To chciałem zwrócić uwagę. A druga sprawa,
przy całej tej historii, chociażby jeśli mówimy o tęczy, ale tak samo jeśli się odnosimy do tradycji, chociaż dla człowieka wierzącego to jest za mało, prawda? Mówimy, tu chodzi o to, żeby wiara żywa była w człowieku, komunia z Chrystusem. To, co mnie bardzo niepokoi, to jest właśnie to manipulowanie przy wartościach. Bo jeśli ktoś tam zaczyna się bawić tęczą i obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i będzie doklejał sobie takie czy inne rekwizyty, jeśli się zaczynamy bawić symbolami, które są ważne i święte, nie tylko tymi religijnymi, ale też i symbolami ważnymi i świętymi dla Polaków, to, no to wywołamy świętą wojnę. No nie daj tego Boże. Musimy, właśnie. Nie daj Boże. Ale no, na to musimy bardzo zwracać uwagę, bo w tym momencie to jakby od tego się trochę zaczęło. To jest taka moja przestroga i taki, no, taki mój niepokój. Ja dwie rzeczy, które w kontekście ad vocem troszeczkę pani przewodniczącej kulpę. Zacznę od tego, że powiedziała pani, że Polska to jest kraj katolicki i cały świat o tym wie. Ale to nie znaczy, że w Polsce nie ma miejsca na te osoby, które nie są katolikami. Które są chrześcijanami, ale nie są katolikami. No, są także różne, tak, to po pierwsze. Po drugie, wiary. Dokładnie, więc nie może pani w tym momencie jakby zabierać prawa do funkcjonowania w Polsce także tymi, którzy nie są w ogóle chrześcijanami. No to niech pan spróbuje mało sprofanować tego, coś w tak, islamie, muzułmanom, ale nie mówię, meczet, ja tutaj nie mówię o profanacji, ja mówię o tym, ja mówię w tym momencie o tym przede wszystkim, że Polska jest krajem, w którym mogą w wolności żyć także ci, którzy nie są chrześcijanami, którzy są, no, którzy utożsamiają się ze środowiskiem LGBT na przykład. Tylko, że oczywiście, nikt nie mówi, z perspektywy że my nie chcemy, kościoła... żeby żyli. Pan mnie zupełnie źle zrozumiał. Chodzi o to, że ktoś dobrze nie może nam narzucać tylko i wyłącznie swoich ale praw. Nikt nie narzucał nikomu, jeśli mogę funkcjonuje... skończyć tylko, bo pani powiedziała, że kwestia wolności, że tutaj ktokolwiek atakował Kościół. Nie, to te osoby poczuły się zaatakowane i te osoby chciały dać temu wyraz także w swojej wolności. Można, ja bym chciał, żeby pani spróbowała także gdzieś wejść w sytuację tych osób. Tych osób, które w tym momencie poczuły się rzeczywiście, że to one są zaatakowane, dobrze, że ktoś je wytyka palcami, że to ktoś pokazuje, że to one są no, obok tych wszystkich dobrze złych rzeczy na tym grobie pańskim. System demokratyczny. I one w swojej wolności w tym momencie zrobiły rzecz, która chrześcijan, nas, katolików, oburza rzeczywiście. Natomiast dla nich to jest naruszenie kodeksu karnego. Ja mówię tu w tej chwili o sytuacji w samym kościele najpierw, tak? Czyli ta święconka. I sytuacja, nawet jeśli jest kodeks karny, to od tego rzeczywiście są odpowiednie służby, żeby to sprawdzić, właśnie zweryfikować i ocenić. O tym mówię teraz. Dobrze. Jeśli pan przestrzega natomiast, tak konstytucji natomiast, i na to zwraca uwagę, to czy nie powinny zająć się tym organy ścigania, spokojnie przeanalizować i to nie powinien być atak na Matkę Boską, Jasnogórską, tylko jeśli chcą, jeśli uważają, że zostały ich zdeptane w jakiś sposób prawa, czy też środowisko, to dlaczego nie poszły po to do sądu, po sprawiedliwość? Ależ a dlaczego mogły sprofanowały obraz Matki Bożej? Dlatego, że wkradły się niepotrzebnie zupełnie złe emocje, które nie powinny towarzyszyć nikomu z nas. Natomiast ja tylko jedną rzecz, ja w tej naszym zacietrzewieniu rzeczywiście tutaj, ja podchodzę do tego w ten sposób, nawet spójrzmy na to od tej strony troszeczkę takiej religijnej, wierzącej, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. W tym momencie mówiliśmy tu o różnych grzechach, o różnych wartościach, ale także o różnych grzechach. To jest rzeczywiście, ja jeszcze raz będę mocno podkreślał, LGBT to jest środowisko. To nie jest coś, ani ktoś, kogo Kościół, nie mówiąc o każdym z nas, może i powinien potępiać. To są także ludzie, którzy mają prawo żyć, mają prawo w społeczeństwie funkcjonować. Nie, dokładnie. I niekoniecznie nie muszą i nie powinny być wytykane palcami. I ja na właśnie tej bazie wolności także osób stoję. A poza tym, powtórzę jeszcze raz, gdybyśmy dzisiaj, ja dzisiaj widziałem w internecie, można łatwo bardzo znaleźć zestawienie właśnie tego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z papieżem Franciszkiem, który ma na szyi tęczowy krzyż. Ja myślę, że bardziej tutaj chodziło o naklejenie tego na śmietnikach i to i to, jak co i to było. Okej, tutaj to jest absolutnie godne potępienia. Więc w tym momencie ja chciałbym naprawdę, żebyśmy spojrzeli na to z perspektywy tego, co dzisiaj, już nie będę mówił, jakby zareagowała Matka
Matka Boża, czy Chrystus. Widząc tę całą sytuację, nie, ale możemy, wbrew pozorom, możemy sobie to wyobrazić, widząc całą sytuację w Płocku, jak bardzo niektórzy zacietrzewili się tym wszystkim, jak bardzo zamiast dostrzec po drugiej stronie i jednej, i drugiej, człowieka tak naprawdę, czasami grzesznego, bo każdy z nas jest grzeszny, bez względu na to, no, kim jesteśmy na dobrą sprawę. No dobrze, ale tak mi się wydaje, że tak to jest taka szala równości, ja nie, bo tak żeśmy weszli, tak jesteśmy przy tym grobie i cały czas przy tej sytuacji jakby problem jest troszeczkę głębszy. No. Nie stawiamy tak wszystkiego na takiej jednej szali, że tak, że tu Kościół i że tu reakcja Kościoła jest uprawniona, czy nieuprawniona i reakcja tych jest też nieuprawniona, bo uważam, że jednak jest jakaś zasadnicza różnica między tym, co zrobił ksiądz, a tym, co później zrobiły te, i co robią środowiska ale w Polsce. Ale to zostało wywołane. Nie róbmy też tego. Reakcja. Tak, ale... No, ale zastanówmy się, to wtedy, czy mamy działać na takiej zasadzie, że tak. On mi coś zrobił, to ja mu zrobię coś większego? Tak. Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Mamy już 5 minut po czasie, to tylko tak zwrócę uwagę, że tak. Powinniśmy chyba zrobić 2 odcinki tej audycji akurat na ten temat. Natomiast może na koniec taką refleksją podzieliłabym się z Państwem, że jeżeli taka eskalacja w naszej mowie publicznej będzie następowała, to naprawdę Polska stanie się bardzo słabym krajem, bo my już w tej chwili widzimy, że wystarczy byle powód, naprawdę bardzo niewielki, i Polacy stoją po dwóch stronach barykady, walcząc przeciwko sobie. No, Polak Polakowi wilkiem staje się już takim powiedzeniem, które ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Tutaj zgadzamy się, że pewne rzeczy nie powinny w ogóle mieć miejsca. I tutaj wszyscy mamy tę świadomość i nie zgadzamy się na to. Także nas to łączy bez wątpienia. I ja chciałabym, żebyśmy potrafili rozmawiać na te tematy, które nas bolą, i nie miałabym nic przeciwko temu, gdyby przedstawiciele LGBT weszli do tego kościoła, poprosili proboszcza na rozmowę i powiedzieli mu, że to nam przeszkadza, to nas uraziło i proszę, ale stąd, pani żeby redaktor, coś z tym zrobić. Zaprosiła pani dzisiaj księdza i bardzo dobrze, bardzo się cieszę, ale nie zaprosiła pani chyba, że pani zaprosiła kogoś ze środowiska LGBT. To też byłaby możliwość spotkania, rozmowy, być może wyjaśnienia sobie pewnych panie prezydencie, sytuacji. Ja uważam, że może niekoniecznie te środowiska są, właśnie nie wiem, czy one są gotowe do rozmowy, do dialogu. Bo jeśli ktoś rozwiesza anonimowo i, że tak powiem, podrzuca pewne rzeczy i to robi wielokrotnie, no to tak to się można bawić, ale w piaskownicy, ale nie, powiedzmy, ksiądz też zresztą mówił, że ksiądz Łebkowski w wywiadzie dla Gościa Niedzielnego, że tu niech, i to przestrzegał właśnie katolików, takich nadgorliwych, którzy mogliby jakoś źle reagować, że tu nie chodzi o manifestację, o próbę sił, tu chodzi o modlitwę, bo zostały pewne wartości podeptane. I tylko ja powiem ostatnie słowo i kończę. Boję się właśnie i chciałbym, żeby ta historia płocka uczyła nas po pierwsze właśnie jakiejś kultury rozmowy, a po drugie, żeby zwróciła uwagę właśnie na wartości, żebyśmy nie tyle hołdowali po jakiejś poprawności politycznej, ile właśnie tym wartościom, i zwracali uwagę na to, żeby nie manipulować symboli, żeby świętych rzeczy nie przeinaczać, bo jeśli za te rzeczy, że tak będziemy tymi sprawami manipulowali, to no to się będziemy tylko różnić coraz głębiej, coraz bardziej. Tylko proszę księdza, mam wrażenie, że niestety środowisko LGBT bagatelizuje to, co zrobili. Oni twierdzą, że nic złego nie zrobili. I to jest najgorsze, że my nie potrafimy dojść tutaj do porozumienia, że oni przyznają się, że popełnili błąd, że uderzyli w najświętsze wartości katolików. I oni tego nie rozumieją. Z lekceważeniem zresztą, tak jak mówi prezydent, że nic się nie stało, to jest zwykła tęcza. Nie. Ja nie nic takiego nie powiedziałem. Zaprzeczam. Absolutnie. No bo niestety pani przewodnicząca mówi rzeczy, których w ogóle nie powiedziałem. Powiedziałem, że łączy nas jedno, to, że nie zgadzamy się na tę sytuację, która miała miejsce od początku właściwie do końca. Jednych bardziej bulwersuje, innych mniej. Mnie z całą pewnością także, zwłaszcza w kontekście rozkłonienia tego w miejscach typu Toje, czy otoczenie w ogóle kościoła, to jest skandal. Natomiast skandalem dla mnie są również to, co zrealizowała policja, czy w tym momencie wejście o 6 rano do kogoś, do domu z tego powodu. To jest złamanie kodeksu. Niestety. W przypadku wrzucenia wieprzowiny na... A ja pani nie zmęczę, to przypomnę. No tak, ale można poinformować, ale ja pamiętam, że pan prezydent Komorowski też były jakieś działania wobec pana, który...
który jakieś wpisy dokonywał w internecie na pana prezydenta Komorowskiego i wtedy nie zakończymy też, tej dyskusji tak, dzisiaj, ale ja jednak policja spróbuję, o 6 rano. Nawiązując do słów pana prezydenta, ja mam nadzieję, że łączy nas, że łączy nas nie tylko to jedno, ale łączy nas też to, że jesteśmy Płocczanami, łączy nas to, że jesteśmy Polakami. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy o tym pamiętać przy następnych, oby nie, tego typu sytuacjach konfliktowych, żebyśmy potrafili po prostu ze sobą rozmawiać i ze sobą się porozumieć. Być może rozwiązaniem właśnie jest zorganizowanie jakiejś debaty publicznej środowiska katolickiego ze środowiskiem LGBT i wyjaśnienie sobie pewnych wątpliwości. Dziękuję bardzo za ożywioną dyskusję. Moimi gośćmi byli ksiądz Włodzimierz Piętka, prezydent Andrzej Nowakowski. Dziękuję bardzo. Tomasz Kominek. Do usłyszenia, zobaczenia. I Violetta Kulpa. Dziękuję serdecznie. Przekrój tygodnia.